Beata Tyszkiewicz przerwała milczenie. Komentarz gwiazdy zaskakuje. Beata Tyszkiewicz to jedna z największych ikon polskiego kina. Niestety w związku ze swoim stanem zdrowia wielka gwiazda ograniczyła bywanie na salonach i tak od ponad 7 lat nie pojawia się na show biznesowych wydarzeniach. Niedawno w sieci pojawiły się plotki na temat obok, którego Beata nie mogła przejść obojętnie. Zabrała głos w sprawie. Beata Tyszkiewicz postanowiła wypowiedzieć się na temat planowanej nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa. Przed laty to właśnie ta wielka gwiazda zagrała Izabelę Łęcką w kultowym filmie reżysera Wojciecha Jerzego Hasa z 1968 roku. Trzeba przyznać, że zrobiła to fenomenalnie. Nie można ukrywać też tego, iż to właśnie ta rola otworzyła Tyszkiewicz drzwi do ogólnopolskiej kariery. Beata Tyszkiewicz przerywa milczenie. Niedawno w mediach pojawiły się informacje na temat tego, że już niedługo ruszą prace nad nową ekranizacją Lalki Bolesława Prusa. Za projektem stoi producent Radosław Drabik, znany głównie z komedii romantycznych, w tym z Planety Singli. To właśnie w tej sprawie Tyszkiewicz zabrała głos. Gwiazda jest optymistycznie nastawiona do nowej produkcji. Dodała jednak, iż nie chce nakierowywać reżysera obrazu na to, kto według niej powinien wcielić się w poszczególne role. To nie moje zadanie. Jestem ciekawa nowej ekranizacji i na pewno ją chętnie obejrzę, napisała do dziennikarzy redakcji Plotka Beata Tyszkiewicz. Według informacji zebranych przez dziennikarzy portalu plotek.pl role wciąż nie zostały ustalone. Do objęcia głównej roli na prowadzeniu są jednak Michalina Łabacz, Sandra Drzymalska czy Sonia Mietielica. Beata Tyszkiewicz, ikona polskiego kina. Beata Tyszkiewicz zagrała ponad 100 ról filmowych. Najczęściej obsadzana była w rolach arystokratek oraz kobiet będących przedmiotem podziwu. Jej najważniejsze role to na przykład te, które kreowała w Lalce, Zemście, Historii Żółtej Ciżemki, Nocach i Dniach czy Pannie z Mokrą Głową. Od lat nazywana jest pierwszą damą polskiego kina. Przez lata pełniła funkcję prezesa Fundacji Kultury Polskiej. Była również przewodniczącą Rady Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą, a także członkinią Narodowej Rady Kultury II drugiej kadencji. Była jurorką w programach Taniec z Gwiazdami i Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami.